Witam drodzy pozytywni. Ja jestem Q, a to jest Różowa Panda Challenge. Dzisiaj mamy do nas 9, czyli spotkaj się z innym graczem pandy. Dzisiaj będziemy się spotykać, może ktoś kojarzy, może nie kojarzy. Będziemy się widzieć dzisiaj z Mieciem. Mieciu u nas gościł ostatnim razem około 2 lata temu. Był u nas w studiu, kiedy nagrywaliśmy wieloryba. Też tam było zadanie, żeby się spotkać z innym graczem wieloryba. Tak się złożyło akurat, że Mieciu też gra w pandę. Dlatego powitajmy go serdecznie. Witaj Mieciu! Witam, jestem Mieciu. Może mnie pamiętacie, byłem tutaj kiedyś, jak się bawiłem w wieloryb challenge. W ogóle bardzo fajnie, że tu jestem, wiecie, bo... Nie wiem... Kiedy ostatnio jak nagrywałem ten challenge, to jakoś tak miałem... Nie wiem... Dużo przyjemności z tego, że... W sensie nie chodzi mi o sam challenge, tylko chodzi mi o... O to, że z wami przebywałem razem. Może o to bardziej mi chodzi. Więc teraz też z przyjemnością przyszedłem do tego studia. Nie mam żadnych blizn już, nie mam żadnych nacięć. Wszystko jest pozytywnie. Plastry też już mogłem odkleić. Wszystko jest ok. Także dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dokładnie tak. Dobra. No dobra, no to co? Mam takie pierwsze pytanie. Jak sobie poradziłeś z zadaniami takimi jak narysuj pandę, albo historia o pandzie? Możesz coś więcej na przykład opowiedzieć o tym, jak ty sobie z tym dałeś radę, nie? No to wiesz, z obrazem to było tak, że kupiłem sobie takie duże płótno po prostu, jakieś tam farby i tak dalej. No i narysowałem to, tak? Miałem na tyle szczęścia, że kiedy to rysowałem przez okno, widział to jeden z takich starych znajomych z podstawówki. Okazało się, że on jest jakimś tam organizatorem jakichś wystaw i tak dalej. Nie wiem, może kojarzysz Gonciarza? On ostatnio w Krakowie otworzył taką wystawę sztuki takiej tokijskiej, takie tam rzeczy. Nie chcę się zagłębiać, wiadomo, bo nie wiem jak tam u ciebie to wygląda, to jest w końcu twoja konkurencja, prawda? Pewnie się bijecie o wyświetlenia, ja tam nie wiem jakie ty masz wyświetlenia, zawsze mówiłeś, że masz duże, więc ufam ci, że masz duże. Także ja obok też. Tak mi się udało zrobić, że wystawiłem swoją sztukę. A, okej. Całkiem fajnie, mi się podoba. Nie wiem jak wam. Właśnie jednym z obrazów była ta panda, którą trzeba było narysować. No w końcu długo jakoś nie leżała tam, ponieważ drogi Q, drodzy moi mili, pozytywni, tak? Się mówi o pozytywni drodzy. Otóż, no, wyszło tak, że... Ten obraz komuś się tak mocno spodobał. Z jakiegoś tam Hollywood, czy coś takiego. No i kupił to za skromne 200 tysięcy dolarów. Także, no, sprzedałem ten obraz i zamknąłem tą wystawę już, bo to było główne dzieło, którym się wszyscy tam jarali najbardziej. No i to tyle, jeśli chodzi o te zadania. No, nawet fajnie wyszło, że tak się ten z tym obrazem i z tą sprzedażą razem, wiesz, połączyło. Fajny bajer, naprawdę. No, a historia o pandzie? Historia o pandzie. Trzeba było napisać historię o pandzie, więc napisałem. Krótka, 200-stronicowa księga wyszła, tom pierwszy. Mam jeszcze w planach kontynuację, bo się bardzo dobrze sprzedała, wiesz. Ja to tam... Wiesz, z tego, że dostałem tą kasę, te 200 tysięcy dolarów za obraz, zainwestowałem właśnie w wydawnictwo książkowe. No i wydałem książkę pod tytułem Historia o Różowej Pandzie Challenge. Z pod tytułem Różowa Panda Challenge. Nie, bardzo fajnie, wiesz, bardzo fajnie. Jak dla mnie spoko, aż mi teraz trochę łyso, że ja się bardziej nie postarałem, nie? Kurczę, ty za dobry jesteś gracz. Ty takie różne challenge mam wrażenie, że ty przechodzisz normalnie, jakbyś robił jakieś gajdy 100% na przejście
wiesz, tak jak gry przechodzą, nie? I tak dalej. Coś tam ostatnio maila dostałem od jakiegoś, że chcieliby zrobić grę na podstawie tych książek moich, nie wiem, jakiś CD Projekt, coś takiego, nie wiem, nie kojarzę za bardzo, ale no, zobaczę tego maila jeszcze, bo tylko widziałem tytuł. Zobaczę, jak to będzie. A, okej. Okay. Dobra, to następne zadania, na przykład jak sobie poradziłeś w Nie śmiej się challenge, albo jakie tam robiłeś zdjęcia z misiem i tak dalej. Może o tym opowiedz. A, Nie śmiej się challenge. Tak, to było trochę hardkorowe, ponieważ specjalnie się zjarałem. Serio paliliście? A co? No jak to co, no... Wiesz co? A? Okej, okay, nie. Jakby co, to nie namawiamy do takich rzeczy, żeby nie było. I co, i ile razy się zaśmiałem? Wiesz co? Dałem sobie 10 szans na śmiech, bo wiedziałem, że to będzie ciężkie. No i śmiałem się 69 razy. Ja tylko 2 razy, to wiesz. Dość sporo, prawda? No ale cóż, no. Ja zdałem. Czasem tak bywa, że no, nie wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli idealnie, prawda? No. A jak ci poszło jeszcze ze zdjęciem? A, zdjęcie z Miśkiem. No po prostu sesję zdjęciową zrobiłem sobie. Tam paru fotografów było, tam trochę rozbieranych sesji, trochę, wiesz... Ciężko się robi tak, wiesz, że pozujesz, rozumiem, tak, do takiego zwykłego zdjęcia, że hej, albo coś, nie? Coś w tym stylu. Ale ciężko się pozuje, jak masz to około 10 fotografów. Oni ci rozbierają całkowicie i każą ci się tylko, wiesz, najbardziej strategiczne miejsca zasłonić jakimś misiem, prawda? Dość śmieszne, ale bardzo fajne doświadczenie. Znaczy, fajne. Fajne, każde nowe doświadczenie jest fajne, prawda? Więc... O, wyszło jakoś fajnie. Mieciu zawsze zaskakuje. Dobra, aha, następne. No dobra, no. Mieciu, to powiedz mi, jak na przykład gdzieś poszła praca plasty. Mogę skorzystać z łazienki u ciebie? Co? A nie, spoko, nie ma sprawy. To tędy. Zrób sobie coś mega słodkiego. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Ja poczekam. No. Najwyżej ja to zmontuję, wytnę, nie? Także, no... Nie, bo... Zrobiłem rzeczywiście mega... Spoko, nie masz się. No i zjadłem całe oczywiście, no bo tak było wymagane, więc... Ja zaraz wracam, okej? Okay? Okej. Okay. No. Pozytywnie wiecie, jak jest, Mieciu. Jego nie chcę pytać o pierwsze zadanie. Wiecie, te takie, co się tam trzeba było z nienacka kogoś przytulić. Bo ja już... Ja już kurwa wiem, jak on odpowie. Naprawdę. Dobra, hej, ja już jestem. Co tam mówiłeś, bo słyszałem coś tam. O, Mieciu, jesteś. Chodź. Nie, nic, tak sobie gadałem tutaj, żeby zapamiętać, co tam mam mówić, wiesz? Nic takiego. Okej. Nie, spoko. Dobra. No to co, następne pytanie, tak? Jesteś gotowy już, tak? Wszystko okej? Okay? Dobra, no. To co tam? Co tam jeszcze? Dobra. Słucham cię. No to tak, jak ci poszła praca plastyczna i na przykład zadanie, wiesz, rozmawianie o miłych rzeczach z opiekunem? Bo jeśli chodzi o mnie, to... Boże... Praca plastyczna wyglądała spoko. Pierwszy raz się bawiłem modeliną, więc dla mnie to spoko, taka zabawa. No a ten taki... Opiekun, jak zwykle, on tam czasem takie rzeczy porąbane mówił do mnie, że naprawdę, dobrze, że chyba już więcej nie ma zadań z opiekunem, bo naprawdę rozmawianie z nim tak bardzo męczy psychicznie, że... Wiesz co, praca plastyczna, no trochę się tego obawiałem, ponieważ... Przepraszam. Myślałem, no, co ja to takiego potrafię zrobić, takiego, wiesz, okay, jakieś rękodzieło i tak dalej. No. I sobie przypomniałem, że kiedyś jeszcze, jak byłem w technikum, to mieliśmy takie dodatkowe zajęcia z rzeźbieniem w drewnie. Takie plastyczne. No i stwierdziłem, że może to będę umiał. No i zrobiłem figurkę takiej pandy, fajnej, ze szczegółami. Kumpel, malownik i tak dalej, rysownik, wziął mi to, pokolorował.
No i teraz hurtowo sprzedajemy te figurki, więc... To jest bardzo fajny bajer, że można taki challenge zwykły jeszcze bardziej jakby spieniężyć, zmonetyzować i potem pociągnąć te zarobione fundusze, ten cały kapitał w następne inwestycje, w następne challenge, więc mam nadzieję, że jak będziesz jeszcze grał w jakieś challenge, no to wiesz, to się potem jakoś dogadamy, coś tam razem zagramy i tak dalej. Kurde, rzeźbił drewnie, ja pierdzielę. A jak tam opiekun? No, a z kolei jeśli chodzi o opiekuna, to w moim przypadku może bardziej opiekunkę. Z nią akurat u mnie jest bardzo miło. Taka nawet młoda dziewczyna, wiesz. Aha. Prężnie się rozwija. I tak dalej, wiesz, lubi jakby samodoskonalenie. Tu siłownia, tu coś czyta, tu jakaś joga, tutaj coś, wiesz, bardzo dużo aktywności. Niektóre też mnie wciągła tak już prywatnie, bo poznaliśmy się trochę przez ten challenge. No i nie powiem, bardzo miło się z nią rozmawia. Żeby tutaj być szczerym z wami, pozytywni, z tobą, Piu. Przyznam, że ona lubi tam czasem trochę jakimś flirtem zarzucić coś tam, wiesz, tam jakieś dwuznaczne niby propozycje, niby jakieś żarciki, takie pół żartem, pół serio, wiesz. No, no dobra, no nie powiem, no byłem wczoraj u niej na noc. Macie pozdrowienia od mnie, w każdym razie. Także przykro mi, że Q, ty akurat trafiłeś na jakiegoś niedorozwoja, z tego co słyszałem. Ale no, aha, każdy orze jak może, prawda? Dokładnie. Okej. Okay. Nie no, czyli wychodzi na to, że różni ludzie mają różnego opiekuna, tak? Wiesz co? Bardzo śmieszne. Dobra, dalej. Teraz tak, żeby było tylko tak sprostowanie. Dziewiąte zadanie robimy razem, prawda? Tak jak na wielorybia było, żeby porozmawiać z innym graczem wieloryba, to dlatego się spotkaliśmy razem, żeby porozmawiać. Tak samo jest teraz z innym graczem pandy, się spotykamy razem, żeby zaliczyć razem te zadanie, tak? Dziewiąte, czyli dzisiejsze, tak? No, z tym mam trochę inaczej, wiesz, bo... Ja już robiłem dziewiąte. Wow, to z kim ty robiłeś te dziewiąte zadanie? Mam takiego znajomego, który od paru lat leczy się z ciężkiej depresji. Dopiero ledwo co z tego wychodzi. Znaczy wychodzi. Ciężko to nazwać wychodzi, no bo raczej zamienia smutek i żal bardziej w nienawiść. Więc to też nie do końca jest bezpieczne, no ale słyszałem, że lepsza jest nienawiść, bo jakby pcha człowieka do działania niż taka, wiesz, depresja, no bo to sprawia, że człowiek po prostu stoi w miejscu cały czas i leci w ten dół smutku i żalu. Nazywa się Maurycy, nie wiem czy kojarzysz. Aha. On miał brata Mieczysława kiedyś. Nie, no, ale właśnie nie kojarzę. Przypadek w lesie, byli na polowaniu, coś tam nie opowiadał. No okej, okay, no dobra, mów dalej. No i niestety niechcąco go postrzelił. Mieczysław z tego nie wyszedł żywy, no i Maurycy właśnie od tamtej pory się bardzo mocno obwinia. No ale zaczyna teraz... No spoko, jak potrzebował. Nie wiem, jakoś z tego wychodzić. To nie ma sprawy, no okej. Okej, rozumiem. To ten, no bo i właśnie on potrzebował. Ja mu zaproponowałem, żeby też robił challenge pandy. Zgodził się. No i właśnie w dziewiątym zadaniu mu pomagałem, bo chłopakowi by się przydała pomoc, prawda? Sami chyba się zgodzicie. Ten. Ale Q, żeby tobie zaliczyć zadanie, no to też przyszedłem ci pomóc, nie? Więc. A, po prostu przyszedłeś, bo żeby ten, dobra. To też miło, dzięki wielkie. Przynajmniej będę miał odhaczone zadanie, nie? Przynajmniej. Spoko, daj to, bo. I dobra, to w sumie tak patrzę. Czas antenowy nam się powolutku kończy. No i co, i możemy się żegnać powoli. Chcesz to coś tam powiedz do widzów? Okej. Okay. Pozytywnie. Chciałem wam życzyć wiele szczęścia, wiele radości. W sumie zdrowia przede wszystkim, bo jak nie mamy zdrowia, to nie mamy możliwości, a zdrowie i możliwości to wszystko w naszym życiu. No i co, oglądajcie Q. To jest naprawdę kawał dobrego chłopa. Zostawcie mu łapkę w górę, subskrybujcie.
Tam pobawcie się dzwoneczkiem, tak? Jak się mówi. No i co? Okej. Mam nadzieję, że się szybciej zobaczymy. W sumie tyle, nie? Trzymajcie się. Dzięki. Dzięki wielkie. Brawa jeszcze raz dla tego pana. Dajcie łapkę w górę tutaj, bo Mięciu nieczęsto bywa na kanale, a jak już bywa, to jest bardzo pozytywnie. Pod ostatnim filmem z Mięciem naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo dużo komentarzy. Mam nadzieję, że dzisiaj się tak samo postaracie, że dzisiaj będzie tak samo dużo komentarzy. No bo wiecie, no Mięciu tak, nieczęsto bywa u nas. A kolejnym zadaniem wam tylko powiem, że kolejne zadanie to nie będzie zwykłe zadanie. Kolejne zadanie to będzie podsumowanie wszystkich 9 wcześniejszych zadań. No i rozmawianie z waszymi komentarzami, więc kto jeszcze chciał coś napisać pod którymś odcinkiem, ale zapomniał, macie na to czas do jutra i jutro lecimy z podsumowaniem komentarzy i challenge'u. To będzie taki półmetek, mała przerwa, dychniemy sobie, porozmawiamy i tyle. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że dobrze wypadłem, wiesz? A nie pytałeś mi w ogóle o te pierwsze zadanie, czemu? A o pierwsze zadanie czemu cię nie zapytałem? Bo... Wiesz co, wyleciało mi to z głowy całkowicie, nie wiem, chcesz to powiedz. A, zapomniałeś. Powiedz, śmiało, no, okay. Słucham. Nie, spoko. Wiesz, pierwsze zadanie, więc... Żeby w to wejść, w ten cały challenge, to też jest takie, no wiesz. Wiesz co? No to było tak, że kojarzy ten cmentarz tu niedaleko, nie? No, to tak się składa, że ten Maurycy, o którym ci mówiłem, on ma też zakład pogrzebowy. Ma jakieś tam buldożery, jakieś inne takie duże, wiesz, maszyny. No i wiesz, zadanie to przytul osobę, która się nie spodziewa, no, że ją przytulisz, prawda? Coś, jakoś tak to leciało. A wiesz, kogo ja kochałem na świecie najbardziej? Moją siostrę, nie wiem, czy pamiętasz. Tą, co ci opowiadałem poprzednim razem, jak u ciebie byłem, że ta siostra umarła, nie? Bo... Spadła z... A, wiesz... Pomyślałem, że ona się tego nie spodziewa, nie? Że leży sobie tam w tym grobie. 6 metrów pod ziemią. No i wiesz... Buldożerami tam rozkopaliśmy to wszystko w nocy. Tak pyk, pyk, pyk. Ja się tam skoczyłem, kurczę, ją przytuliłem. To było piękne. Aż mi łzy poszły z kolei wtedy, naprawdę. Wiesz co, Mięciu, kurwa, ja cię więcej nie zapraszam tutaj, wiesz? Ty mi zawsze przypał robisz. Dobra, ja jedno. Ciesz się, że tego nie puściłem normalnie, bo mnie zajebali. Nieważne. Dobra, to mnie nie zapraszaj więcej może, co? Idź już sobie. Cześć. Okej, dobra, przepraszam. Na razie. Tego i tak już chyba nie puścisz, prawda? Zajebaj bazin. No.